Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale po raz kolejny. Co dzisiaj będzie? Dzisiaj będzie kolejny makijaż z serii, makijaż z turbopigmentami. Pytałam Was swego czasu na Instagramie, czy już nie macie dość turbopigmentów. Ja nie mam i jak wiecie, zbieram po prostu całą kolekcję, może nie całą, ale być może zbiorę kiedyś sporą ilość, ale do rzeczy, Saba, bo już zaczynasz opowiadać, już zaczynasz przepowiadać jakieś przyszłości. Słuchajcie, i pytałam Was i 90% z Was odpowiedziało w ankiecie, którą właśnie wystosowałam na moim Instagramie, jeszcze Was, jeśli Was tam jeszcze nie ma, no to Was oczywiście serdecznie zapraszam. I 90% z Was właśnie odpowiedziało, że nie ma dosyć turbopigmentów, a że mam 3 nowe turbopigmenty, a mianowicie turbo fuksję, figowiec i zygzak. No to postanowiłam, że zrobimy sobie dzisiaj jakiś makijaż. Ja już mam bazę w postaci cienia z palety In The Spotlight Palette, czyli Affect. I to jest cień, który nazywa się Deep Rose. Ja takie cienie lubię i uważam, że ten kolor właśnie fajnie podkreśla moją tęczówkę, chociaż być może wydaje się, że wyglądam w tym momencie jak wampir. No ale myślę, że wampirom mówimy tak. No i słuchajcie, pokażę Wam, co ja tutaj mam, bo jak wiecie, ja paletę magnetyczną mam z Contigo, którą już Wam polecałam i która jak na razie sprawdza mi się w porządku. I tutaj są te trzy turbo pigmenty, one są na dole. To jest, słuchajcie, zygzak, tutaj jest figowiec i tutaj jest turbo fuksja. A tak prezentują się wszystkie moje turbopigmenty. Oczywiście prócz turbiny, która osobno sobie tam leży w świętym spokoju na razie. No, ja myślę, że Wy tak jak ja lubicie błysk i też czasami pisałyście mi, że jesteście zdziwione, co to się dzisiaj stało, że ja w takich matach, gdzie ten błysk, ola Boga, co się dzieje? No świat się śmieje, słuchajcie. No i właśnie dzisiaj sobie podziałamy z tym błyskiem. Ja od razu się przyznaję, że słuchajcie, zygzaka już używałam. Ja tutaj się tak schylam, żeby zrobić Wam jakieś swatche. Zygzaka już używałam w makijażu. Wydaje mi się, że raz go używałam. Ale figowca i tu figowiec! O jacież! Dobra, Saba, nie mam pytań. Słuchajcie, to ja się tutaj pozachwycam, a Wy sobie idźcie do kuchni zrobić herbatę. Figowiec, turbofuksja, no mega, mega. Nie no, naprawdę, także ja już zygzaka używałam. Zygzak to jest ten pierwszy. No, że tak powiem, znowu pozamiatało. Zygzak, figowiec, turbofuksja. No nie wiem, ja w sumie nie mam żadnych pytań, tak wiecie, wam macham, bo jestem zszokowana, jak to wygląda, zwłaszcza te tutaj słoczyki. Słuchajcie, także ja zaraz się przybliżę bez zbędnego gadania i zrobimy sobie ten makijaż. Postaram się użyć wszystkich turbotów, żebyście właśnie mogli zobaczyć, jak one sprawdzają się, jak łączą się razem, no ale ja na ten moment jestem zachwycona. Także słuchajcie, zaraz się przybliżę i zrobimy sobie makijaż jednej powieki. Mam głęboką nadzieję, że wyjdzie coś dzisiaj ciekawego. Oczywiście te cienie będę nakładać na... Na co ja będę nakładać? Na NYX Glitter Primer. Także tak to będzie wyglądało. Zaraz się przybliżę. Mam nadzieję, że również cieszycie się na ten film i na ten błysk, którego już zwiastun mieliście okazję zobaczyć. Także za chwileczkę wracam i będziemy się oczywiście malować. Dobra, słuchajcie, myślę, że trochę się już znamy, więc możemy umówić się tak, że nakładamy NYXa i słuchajcie, no tak mnie podekscytowały te kolory, że nawet nie wiem, jak się teraz wypowiedzieć. Umówmy się tak, że we wnętrznym kąciku pójdzie turbo fuksja, a na środek powieki pójdzie figowiec, bo ja już się go nie mogę doczekać, słuchajcie. Powiem Wam, że turbopigmenty za każdym razem mnie zaskakują. A czasami mnie zaskakują tak naprawdę już do imentu. No bo wiecie co? O, coś mi się tutaj rozmazało, ale tym się nie przejmujemy. Bo wiecie co? Czasami światło tak pada, że ja sobie coś ubiorę, a jak wiadomo mi wszystko... dzień dobry! Witamy! Witam w moich skromnych progach i zapraszam. Zapraszam, że ja się w coś ubiorę, słuchajcie. I wydaje mi się, że to jest, załóżmy, fioletowy turbopigment. A później wychodzę, okazuje się, że on jest niebieski. Ale jak to mówiła moja prababcia, mądry nie zapyta, a głupi pomyśli, że tak ma być. Także
Cudo. Mega. Właściwie powiem wam, że to powinien być turbo pigment numer jeden dla mnie, bo ja ze swoim zamiłowaniem do tego koloru, do różu, no to faktycznie w pierwszym rzędzie. Jeżeli chodzi o paznokcie, to testuję tutaj Neonail. Widzieliście, słuchajcie, chyba na Instagramie mówiłam o tym. Uhuhu! Dzień dobry! Tutaj ciebie też witam. Wow! Powiem wam, że ja myślałam, że to będzie fiolet, a to jest niebieski. Dobra. Pewnie też zależy od bazy, na którą nałożymy ten kolor. Ale okej. Mega. Bardzo mi się w ogóle podoba to połączenie kolorystyczne. Nie wiem jak wam, ale mam nadzieję, że również. No. Szto siwo. Szto siwo, słuchajcie. Dajcie koniecznie znać, czy wy tak jak ja sobie robicie polowanie na turbopigmenty i dokupujecie sobie po prostu tak partiami. I zygzaczek pójdzie tutaj na koniec. One wszystkie mają taką właśnie konsystencję drobnych turbopigmentów, czyli nie taką jak Vegas Beast czy Śnieżka, takie płatki. One są drobno zmielone. No i co wy na to? Co wy na to? Co wy na ten remont w tle? Też dajcie znać. Niekończący się remont. Jedna z was pisała, że też niekończący się remont. Piona. Ja cięż. No po prostu droga do gwiazd. Dobrze, a na dole powtórzymy tę sytuację. Jeżeli nie dałam NYX Glitter Primer, no to oczywiście się tutaj poprawię. Czyli na dół oczywiście idzie figowiec. Piękny jest. Figowiec. Trochę mi się posypało, ale ja oczywiście się z tym rozprawię, także się zupełnie nie przejmujcie. I zygzaczek. No i co wy na to? No bosko, bosko. Dobra. Oczywiście ja to wszystko poprawię i pokażę się wam jeszcze. Okej, makijaż skończony, co oznacza, że widzimy się już dzisiaj po raz ostatni w podsumowaniu. Ja wiem, że pigmenty, turbo pigmenty to jest boskość i one nie znoszą konkurencji, ale stwierdziłam, że zrobię sobie takie, słuchajcie, taki monochromatyczny look i po prostu nawiążę kolorystycznie do tej turbo fuksji, stąd też pomadka, którą mam, to jest ta z serii makaroników, to jest 838 Berry Cherry. Ona była w którymś z moich testów. Także jeżeli nie widzieliście, no to was zapraszam na test Rossmana i z Biedronki. No i co? Dużo się tutaj dzieje, jak zwykle zresztą, jeżeli chodzi o turbo pigmenty, o ten turbo blask. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas i że pożytecznie, że coś skorzystacie, być może do akcentów kolorystycznych w makijażu. Dajcie mi koniecznie znać, jak tam wasza kolekcja turbo pigmentów, czy się rozrasta, czy zaopatrzyliście się w turbinę i czy tak jak ja zbieracie swoją dobra, pokaźną kolekcję i co tam jeszcze chcecie, bardzo miło mi będzie poczytać wasze komentarze. Proszę was również o informację, czy chcielibyście kontynuować tę serię, mianowicie makijaż z turbopigmentami, czy jest to coś, co was zainteresowało, a tymczasem zapraszam was oczywiście w międzyczasie na mój Instagram, do subskrypcji mojego kanału i do klikania łapek w górę, bo wierzcie lub nie, jest to dla mnie bardzo duża motywacja, żeby tworzyć dla was kolejne ciekawe, mam nadzieję, treści, a już dzisiaj to tyle z mojej strony, bardzo wam dziękuję za uwagę, żegnam się oczywiście turbopigmentowo, no i co? Kiedy się widzimy? Już niedługo. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!